nieprzyjętego uchodźcę. Tyle będzie musiało zapłacić każde państwo, jeśli nie zgodzi się, nie zastosuje się do reguł ustalonych przez Unię. Taką propozycję złożyła Komisja Europejska. Pana zdaniem ta wysoka stawka to jest taki wstęp do dalszych negocjacji co do podziału migrantów, czy po prostu to jest straszak dla państw, które nie chcą przyjmować uchodźców? Myślę, że to jest jedno i drugie, dlatego że z jednej strony chce się pokazać, kto ma władzę w Unii Europejskiej, dlatego że ewidentnie widać, że to jądro Unii Europejskiej, Niemcy, Francja, kraje Beneluxu nie jest już słuchane na obrzeżach Unii, czy Hiszpania, Włochy, przede wszystkim kraje Grupy Wyszehradzkiej, oczywiście Północ, Wielka Brytania. I to jądro chce pokazać, że my ciągle jednak tutaj rządzimy i wyciąga właśnie taki straszak, pałkę, nie weźmiecie emigrantów, to zobaczycie. Ale czy to nie spowoduje takiej oto sytuacji, że to zniechęci, że to jeszcze pogłębi konflikty w samej Unii Europejskiej, że być może panowie przesadzili i panie? Tak samo jak wielkim błędem, początkiem końca złotej kariery pani Angeli Merkel było zaproszenie emigrantów do Europy, bo przecież to była jej osobista decyzja, pani Merkel, że zaprasza tych emigrantów niezgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezgodnie z porozumieniami dublińskimi, dlatego że ona skoro zaprosiła do Niemiec, to oni musieli przejść przez inne kraje, a prawo Unii Europejskiej mówi, że pierwszy kraj Unii Europejskiej, gdzie przychodzi emigrant, musi go rejestrować i wydać odpowiednie dokumenty. Więc pani Angela Merkel zupełnie świadomie łamała prawo, zapraszając ich do siebie, a teraz ich chce rozdysponować gdzie indziej. No to jest coś takiego, jakby ktoś zaprosił do siebie na ucztę lub do domu, na wakacje, do pracy, a później najechałoby się dużo, to by po sąsiada chodził, weź, a jak nie weźmiesz, to ja cię ukażę. No w imię czego? Skoro zapraszały Niemcy, to niechaj Niemcy teraz płacą. No to jest logiczne, przecież Polacy nie zapraszali, bo my mamy naszych ciągle repatriantów z Kazachstanu, którzy do nas nie przyjechali od kilkudziesięciu lat, a tutaj nam się teraz każe płacić za innych. To jest zupełnie nielogiczne, to zniechęca oczywiście wiele krajów do tej polityki europejskiej. To jest taki rozpaczliwy ruch, to jest troszeczkę już taki dowód rozpaczy i nieudolności Unii Ale Angela Merkel mówi, to nie jest kara, to 250 tysięcy euro, to nie jest żadna kara, tylko to jest swoista forma lojalności z państwami z południa, czyli Grecją, Włochami, Cyprem, czyli tymi krajami, do których najwięcej przybyło migrantów. No, słowo solidarność niestety jest nadużywane w tej chwili przez decydentów Unii Europejskiej, dlatego gdy trzeba było solidarnie przyznać polskim rolnikom takie same kwoty dofinansowania jak rolnikom we Francji i Holandii na przykład, to tutaj solidarności nie było. Gdy trzeba było solidarnie stanąć po stronie rządu polskiego, który domagał się wydania dokumentów, szczątków Tupolewa 154, to tutaj solidarności nie było Unii Europejskiej. Nawet na pogrzeb świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, pary prezydenckiej, solidarnie Unia Europejska nie przyjechała, bo obawiali się czegoś, jak widać. A teraz o solidarności wszyscy sobie przypominają, więc nawet w drobnych gestach tej solidarności nie ma. Jeżeli ktoś w drobnych sprawach nie jest solidarny, to jakże może oczekiwać w wielkich sprawach solidarności? A może to jest taka lojalność nie tyle z krajami, południa, czyli to jest taka wymuszona lojalność właśnie z Angelą Merkel? Pani Angela Merkel traci władzę w swoim kraju, jest coraz bardziej krytykowana przez swoją własną partię, boi się o wynik wyborów, boi się utratę władzy. I teraz dokonuje takiego zamachu politycznego w Unii Europejskiej po to, żeby pokazać, jaką ma władzę. Przepraszam za porównanie, które w tej chwili użyję. Mam świadomość jego nieadekwatności, ale chodzi tylko o pokazanie pewnego mechanizmu. Otóż gdy państwo islamskie traci wpływy w Syrii od dobrych kilku miesięcy, przegrywa na froncie, to spowodowało zamachy w Paryżu i w Brukseli, żeby pokazać, no, że jednak coś znaczymy. No i troszeczkę tutaj polityka niemiecka dzisiaj przypomina właśnie, gdy to przywództwo niemieckie traci władzę w Niemczech, bo jest coraz bardziej krytykowane, coraz bardziej odsuwane od wpływów społecznych, społeczeństwo buntuje się przeciwko rządzącej klasie politycznej w Niemczech, no to dokonuje zamachu przez Brukselę na inne kraje Europy. Bardzo nieeleganckie to jest. Ja oczywiście mam świadomość nieadekwatności tego porównania, ale mechanizm jest jak najbardziej podobny. I proszę Państwa, dla Polski przy obecnych kwotach, które zostały wynegocjowane przez poprzedni rząd,
to gdybyśmy nie chcieli tych emigrantów, a Polacy nie chcą i rząd obecny wielokrotnie powiedział, że nie chce po tym, co się stało, właśnie te realizować, czy też po prostu kontynuować, po zamachach w Brukseli, tak. Kontynuować tej polityki relokacji emigrantów, to by nas dzisiaj kosztowała ta kara ponad 6 miliardów złotych. Z tym, że te 6 tysięcy, na które zgodził się poprzedni rząd, to tam już w różnego typu renegocjacjach kwota dodatkowa, to już jest, tak, to już jest podwójnie, 11. A biorąc pod uwagę to, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej można ściągnąć rodzinę, czyli na przykład rodziców lub dzieci, oczywiście małżonka też, to jeżeli jeden emigrant 35-latek przyjeżdża, to zaraz może rodziców ściągnąć. Rodzice mogą ściągnąć dzieci, a więc wszystkich braci i siostry tegoż emigranta. Jeden emigrant można swobodnie pomnożyć razy 10. My w Polsce, jeżeli przyjmiemy te 6 tysięcy osób, czy 12 nawet, jak poprzedni rząd dał taką furtkę, to może oznaczać, że będziemy mieli w ciągu kilku, najdalej kilkunastu lat 100 tysięcy emigrantów. A jeżeli ich nie przyjmiemy, to mamy zapłacić oczywiście 100 miliardów złotych. To, no, to jest szantaż, nazwijmy rzecz po imieniu. Tutaj Bruksela stosuje szantaż. Ale panie ambasadorze, to jest jeszcze sytuacja o wiele bardziej skomplikowana, dlatego że my mówimy o tym rozdziale, który został w zeszłym roku rozdysponowany, tak? Natomiast ten mechanizm, który zaproponowała wczoraj Komisja Europejska, on dotyczy przyszłości i to ma być stały mechanizm. Czyli jeśli będą napływały do Europy kolejne fale migracyjne za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, to ten mechanizm będzie obowiązywał i te kary też będą obowiązywały. Ja chciałem tylko uświadomić, że na dzisiaj, na wstępie już jest ryzyko, że Polska będzie musiała płacić właśnie te 6, może 12 miliardów. Jeżeli to może być to więcej, jeśli będzie... Ależ to może być 100 miliardów nawet. 100 miliardów to jest prawie 1/3 budżetu Polski. Takie kary chce nam narzucać Komisja Europejska, jeśli nie... Więc tak jak mówię, to jest szantaż. Przed szantażem nie można nigdy się uginać. To nie jest szantaż Unii Europejskiej. To jest szantaż tych głównych graczy, właśnie Francja i oczywiście Niemcy, wspierane przez inne kraje, które też mają nadmiar emigrantów. Ale jak słusznie zauważył minister Waszykowski w czasie swojej wizyty w Rzymie na spotkaniu z ministrem Gentiloni, włoskim ministrem spraw zagranicznych, my nie możemy brać ludzi, jeżeli my nie mamy wpływu na ich przyjmowanie. Dlaczego Polska ma przyjmować do siebie osoby, które na przykład państwo włoskie czy państwo hiszpańskie przyjmuje bez weryfikacji, bez sprawdzania, bez możliwości odsyłania z powrotem. Panie ambasadorze, co się mówi na korytarzach brukselskich? Czy w ogóle problem sprawdzania, poradzenia sobie z ochroną granic, to jest aż tak poważny problem, że Unia Europejska sobie z nim nie radzi? Czy po prostu to jest brak woli politycznej i być może ten zachęcanie migrantów do przyjechania do Europy ma inny cel, ma jakieś podłoże? Unia Europejska jest bardzo mocna, jeśli idzie o pierwszy filar, dawniej nazywany pierwszy, znaczy sprawy ekonomiczne, wspólny rynek pracy. Natomiast jest bardzo słaba, jeśli idzie o sprawy zagraniczne i sprawy bezpieczeństwa, czyli ten drugi, trzeci filar, dawniej tak to określano. I no, jakimś obrazem rozpaczy, smutku, upadku polityki zagranicznej Unii Europejskiej są te łzy wylewane na oczach całego świata przez minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, panią Mogherini, która po zamachach w Brukseli się rozpłakała. No proszę sobie wyobrazić, jaką satysfakcję mieli wszyscy zamachowcy, ci, którzy stali za nimi, państwo islamskie, wrogowie Unii Europejskiej, gdy widzieli właśnie płaczącą przed kamerami panią minister spraw zagranicznych. I tak wygląda właśnie nieprzygotowanie Unii do rozwiązywania tych problemów. Służby dyplomatyczne unijne są niezwykle słabe, dlatego że po prostu każdy kraj w Unii Europejskiej prowadzi politykę zgodną z własnymi interesami. Nie ma czegoś dzisiaj takiego jak wspólna polityka Unii Europejskiej, jeżeli bierzemy pod uwagę, że ambasadorzy różnych krajów mają różne stanowiska, wykłócają się różne rzeczy, no bo ich przełożonymi jest ich stolica. I jest ciekawa rzecz, jak właśnie wygląda dyplomacja, która tak naprawdę właśnie jest takim parawanem, nie ma w zasadzie jakiejś mocnej dyplomacji europejskiej. To jest ranking, który niedawno został opublikowany przez bardzo wpływowy tygodnik Politico w Brukseli, który pokazuje właśnie, który ambasador ile znaczy na tym rynku dyplomatycznym brukselskim. Tam były takie dwie osie. Jedna oś to jest siła państwa, a druga siła dyplomatów tego państwa w Brukseli. I z krajów Grupy Wyszehradzkiej tylko chciałbym powiedzieć, że najwyżej notowane są Węgry. Dlatego, że mają z jednej strony bardzo silne przywództwo w swoim kraju, bardzo silny ośrodek polityczny, który nie jest jakoś za granicą krytykowany przez samych Węgrów, nie jest podkopywany, nikt nie donosi na
na Węgrów dzisiaj. Orban nie ma problemu z realizowaniem swojej polityki, i to od wielu lat. Orban wymienił dyplomatów, bardzo wielu dyplomaci są lojalni wobec polityki Orbana, węgierscy dyplomaci. Na drugim miejscu dopiero jest Polska, gdzie wskazuje się, że państwo jest silne, to przywództwo w Polsce jest silne, ale jest bardzo słaba dyplomacja z tendencją spadkową. Nawet jest wymienione nazwisko ostatnio mianowego ambasadora, 2 miesiące temu ambasadora Polski przy Brukseli, który jest w tendencji spadkowej, że on coraz mniej znaczy, dlatego że mamy po prostu zespół bardzo słaby. Ten zespół dyplomatyczny polski, który funkcjonuje od wielu lat, niektórzy twierdzą i słusznie zapewne, od 40 lat mamy tych samych dyplomatów, bo to są resortowe dzieci, tam nie było tak naprawdę nigdy wymiany kadr na szeroką skalę. Ci dyplomaci nie realizują polityki rządowej. No przykładem jakimś takim jaskrawym ostatnich miesięcy, no to był oczywiście pan ambasador Schnepf, który publicznie powiedział, że jemu się władze w Polsce nie podobają, że są antysemickie. Rzecz niewyobrażalna, żeby ambasador krytykował swój kraj, jak to ładnie jeden z tygodników określił, ambasador Schnepf z obrzydzeniem reprezentuje swój kraj w Waszyngtonie i z obrzydzeniem zapewne pobiera pensję co miesiąc od tego rządu, który krytykuje. No drugim przykładem to był pan ambasador Marek Prawda, który po tym, jak Polska stwierdziła, że jest nielojalny, bo był nielojalny, pozwalał na manifestację KOD-u na stopniach ambasady. To jest niezgodne w ogóle z prawem międzynarodowym, z obyczajem, z protokołem dyplomatycznym. Urzędujący ambasador nie może opozycji pozwalać manifestować na terenie ambasady. To jest w ogóle jakiś absurd. No więc został odwołany za te inne rzeczy i natychmiast go mianowano ambasadorem Unii Europejskiej w Polsce. No więc za to, że był nielojalny wobec rządu polskiego, Unia Europejska... Panie ambasadorze, to jest problem, bo chyba też jeśli Angela Merkel mówi o lojalności, prawda, i oczekuje tej lojalności, więc jaka to jest lojalność chociażby wobec polskiego rządu, jeśli się natychmiast mianuje takiego człowieka na stanowisko bardzo ważne w dyplomacji unijnej. Tutaj płaci się cenę wielu lat zaniedbania, braku wymiany kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No, w Stanach Zjednoczonych przy zmianie rządu, czyli prezydenta de facto, bo to jest widoczny znak zmiany rządu w Stanach Zjednoczonych, 1/3 ambasadorów jest wymienianych, ale to nie tak, że z Paryża pojedzie do Rzymu, a z Rzymu do Paryża. Wymienianych to znaczy po prostu przychodzą nowi ambasadorzy. I u nas tego nie było niestety. U nas to jest w 90% to są te same nazwiska od wielu dziesiątków lat. Niekiedy są sytuacje skandaliczne, no na przykład no teraz oczekujemy bardzo ważnej wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Tą wizytę przygotowuje przynajmniej kilku ambasadorów polskich, bo nie tylko jeden, nie tylko ambasador przy Stolicy Apostolskiej, ale przecież i w MSZ-cie, w państwie, Republice Włoskiej też jest w to włączony. I teraz no, moi włoscy koledzy pokazują mi w Parlamencie Europejskim z 3 maja przyjęcie w polskiej ambasadzie właśnie u jednego z tych ambasadorów, no, który no, jakoś pośrednio, ale na pewno jest włączony w przygotowanie wizyty Ojca Świętego w Polsce, no że właśnie tam dostali kartonik, że zaprasza ambasador i seniora, czyli pani, no nie wiadomo kto. Okazuje się, że to nie jest jego żona. Żona jest w Warszawie, a tu jakaś seniora. O tej seniorze się tam zaczyna już mówić, kto to jest. Ludzie przychodzą, nie wiedzą gdzie jest, kto, bo znają tą panią ambasador, znają żonę, a tu jest jakaś pani. To jest burzenie zasad protokołu dyplomatycznego polskiego, bo w polskim protokole dyplomatycznym żona asystuje ambasadorowi na oficjalnych przyjęciach, a to było przyjęcie 3 maja. W prasie ukazują się zdjęcia, ambasador i jakaś pani, no mówią miejscowa, że to jest miejscowa. No ja nie wiem, no to jedna jest żona, druga jest miejscowa, a trzecia jeszcze może na Malcie, dlatego że Polska ma stosunki z Maltą, którą reprezentuje ambasador Włoch. Oczywiście to już z tą Maltą to przesada, bo by znaczyło, że są 3 seniore, czyli trzeba by powiedzieć, że ambasador i seniore, czyli w liczbie mnogiej. To już jesteśmy blisko, prawda, zwyczajom muzułmańskim, ale no po prostu to jest burzenie pewnych tradycji polskiej dyplomacji, które jest niedopuszczalne, dlatego że to my mieliśmy uczyć pewnych wyższych standardów etycznych, moralnych Unię Europejską po wejściu, panie ambasadorze, jest mam na odwrót. Pytanie w związku z tym, czy polscy dyplomaci, którzy są, reprezentują Polskę w krajach Europy, Unii, w krajach unijnych, będą w stanie wypracować takie mechanizmy, aby doprowadzić do tego, aby zostały zablokowane te propozycje, które w tej chwili przedstawia Komisja Europejska, aby użyć tej większości blokującej. Moja teza jest taka, że bez wymiany korpusu ambasadorskiego przynajmniej i w dużej części korpusu dyplomatycznego tego się nie da zrobić, dlatego że najlepszy nawet minister spraw zagranicznych nie może przeprowadzić swoich tez poprzez ambasadorów, którzy są zajęci tylko budowaniem własnego folwarku na ambasadach, bo tak wyglądają niektóre polskie ambasady.
to nie są ambasady krajów, gdzie ambasador jest lojalny wobec swojego rządu. W ogóle będzie możliwe sformułowanie, skonstruowanie takiej większości blokującej w Radzie Europejskiej, aby zablokować te? Czy są państwa w Europie, które będą zainteresowane zablokowaniem tych propozycji, tego wprowadzenia stałego mechanizmu dyslokacji migrantów? Ogromną nadzieję należy wiązać z Grupą Wyszehradzką, dlatego że Grupa Wyszehradzka tak naprawdę to jest... Tylko cztery państwa, tak, i to też ale tak naprawdę nie to za duże. Kraje bałtyckie, bo to się ona przechodzi na oczywiście Rumunię, Bułgarię, tak naprawdę na wszystkie kraje tego wielkiego poszerzenia, tych 10 państw, które w 2004 weszły do Unii Europejskiej, i te 10 państw może już wejść do, może ma mniejszość blokującą, jeżeli pozyska jeszcze kraje neutralne z starej Unii, jak na przykład Austria, Finlandia, po cichu Szwecja, które to są kraje, które nieoficjalnie, ale kuluarowo zgadzają się, przyznają to, że nie można tego mechanizmu relokacji dalej kontynuować. Także jest duża szansa, żeby zablokować tą decyzję. Jeśli nie, no to nie ma się co dziwić, że później, że jak powiemy, przykład brytyjski może być naśladowany przez innych, dlatego że wszyscy doskonale wiedzą, w sondażach to wychodzi, że popularność wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wzrosła ogromnie po kryzysie emigrantów. A czy po tej propozycji, którą wczoraj przedstawiła Komisja Europejska, czyli 250 tysięcy euro za nieprzyjęcie emigranta, wprowadzenie stałego mechanizmu relokacji, rozmieszczania emigrantów, te nastroje antyunijne w Wielkiej Brytanii wzrosną? Codzienny przegląd prasy brytyjskiej pokazuje, że od tygodnia jest wręcz zdecydowane poparcie dla Brexitu nie tylko dużej części klasy politycznej czy społeczeństwa, ale i mediów. Dlaczego? Dlatego, że media chcą, brytyjskie szczególnie, bardzo niezależne, chcą mówić głosem społeczeństwa, dlatego że społeczeństwo kupuje te gazety i oni nie chcą odstawać od nastrojów społecznych. I od tygodnia większość opinii, które są na temat Brexit wypowiadane w mediach brytyjskich, to jest popierająca wyjście z Unii Europejskiej. Dlatego w tej chwili to można powiedzieć, że większość mediów, większość oczywiście społeczeństwa, bo w sondażach to wychodzi, że już ponad 50% chce Brytyjczyków wyjścia z Unii Europejskiej. I przy tego typu decyzjach, jak ta ostatnia, o której mówimy, no nie dziwmy się, że w Wielkiej Brytanii popularność do wyjścia z Unii Europejskiej jest tak duża. Więcej, że no nawet w polskiej prasie to już zaczyna się o tym mówić, o tego różnego typu zagrożeniach. Z tym, że no tutaj też hipokryzja, ogromna hipokryzja obecnej opozycji, która zarzuca rządowi, podczas gdy nie było żadnej wypowiedzi, absolutnie żadnej wypowiedzi rządowej, że byłaby podważanie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, zarzuca, że Polska ma wyciągnąć Polskę z Unii Europejskiej, ale tu chcę przypomnieć taką rzecz, że w 2006 roku, gdy zostałem mianowany w Komitecie Stałych Przedstawicieli przy Unii Europejskiej, to również osoby związane z SLD i z Platformą Obywatelską chodziły po korytarzach już 10 lat temu. I mówiły, no takie nominacje ludzi lojalnych wobec rządu Kaczyńskiego będą oznaczać, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. Oczywiście nikt się tym nie przejmował tam, to był śmiech na sali, bo przecież jak można zarzucać, że ktoś lojalny wobec rządu, rząd nie, żadnej deklaracji za wyjściem z Unii Europejskiej nie podejmuje, że to ma oznaczać wyjście, to jest nielogiczne. Ale także to straszenie wyjściem Polski z Unii Europejskiej, no to ma już swoją dłuższą historię. Ale panie ambasadorze, czy w Brukseli poważnie traktuje się te zarzuty, te oskarżenia, tego typu wypowiedzi, jak chociażby polityków opozycji, którzy właśnie zarzucają rządowi antyeuropejskość i chęć wystąpienia z Unii Europejskiej. Czy ktoś to poważnie bierze pod uwagę? Te doniesienia, jakoby Europa się oburzała na obecny rząd, czy izolowała, to są tylko na użytek wewnętrzny, Polski. Dlatego, że ta rezolucja w Parlamencie Europejskim, to ona była zrobiona tylko dlatego, że przyjazd pani premier Beaty Szydło był sukcesem rządu, to nikt tego nie kwestionuje. I po tym, jak większość wypowiedzi posłów w parlamencie była popierająca rząd polski, co wszyscy widzieliśmy, można było śledzić na żywo przez tą debatę, to natychmiast następnego dnia pan Guy Verhofstadt, liberał, który ewidentnie przegrał tą debatę, już zapowiedział, że będzie rezolucja. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które są wrogie takiej wizji niezależnych narodów, niezależnych państw Unii Europejskiej, właśnie jak pan Verhofstadt, jak socjaliści, część Partii Ludowej, w której jest Platforma Obywatelska, oni mają po prostu większość w Parlamencie Europejskim i chcieli się odegrać za przegraną debatę z panią premier naszą, poprzez to, że a no to wam przegłosujemy rezolucję. Z tym, że
w tej grze parlamentarnej, to każdy wiedział, że tu chodziło tylko o takie odgryzanie się, odszczekiwanie. Bardzo ważnym, odsyłam do tego, miernikiem, o czym się tak naprawdę mówi, jest po prostu codzienny przegląd prasy. W prasie brytyjskiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej nie ma nic o Trybunale Konstytucyjnym, nie ma nic o jakiejś komisji weneckiej. Wielu nie wie, czego ta komisja dotyczy. Myślą ludzie, że to chodzi o gondotierów, którzy, prawda, się nie potrafią przepływać dobrze po kanałach weneckich. Nikt się tym nie przejmuje. To są jakieś... Komisja Wenecka w ogóle nie jest wymieniona w 14 ciałach doradczych Rady Europejskiej, więc Rady Europy, więc o czym my mówimy? To są po prostu absolutnie jakieś marginalne, wyciągane gdzieś z lamusa sytuacje, wokół których się tutaj bije pianę w Polsce. Czy prasa europejska, czy prasa poszczególnych krajów, czy ta publikowana dla eurokratów, czy dyplomatów, o tym w ogóle nie mówi. To jest jakiś margines życia, ale w Polsce oczywiście, no na przykład, no naprawdę, no, trzeba zapewniać, że naprawdę nie mówi się w Europie o tym, że padła klacz w jakiejś stadninie, czy też, że nikt nie chce strzelać do bucianów. A u nas to są czołówki w gazetach, czołówki w wydaniach serwisów informacyjnych niektórych stacji telewizyjnych. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za wizytę w studiu. Gościem naszym w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był Dariusz Sopków, był ambasador tytularny Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejny Polski Punkt Widzenia zapraszamy już jutro o godzinie 21:40. Rozpoczynamy. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Dobranoc.